Dzień Otwarty Notariatu polega na tym, że notariusze w całym kraju udzielają darmowych porad prawnych. Należy również pamiętać o tym, że w ramach wykonywanych przez notariuszy obowiązków te porady prawne są darmowe, więc zachęcamy do tego, żeby odwiedzać kancelarie notarialne w celu uzyskania bliższych informacji o wykonywanych przez nas obowiązkach. Czego mogą dowiedzieć się mieszkańcy i o co pytają? Pytają głównie o zmiany spadkowe, które nastąpiły z dniem 15 listopada tego roku. Najważniejsza zmiana, w zasadzie udogodnienie, to rodzice małoletnich dzieci w szczególnych oczywiście wypadkach nie będą musieli uzyskiwać zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. To jest bardzo istotna zmiana, pozwoli wielu ludziom przyspieszyć proces odrzucania spadku i pozwoli uniknąć dodatkowego czasu, nerwów, stresu. Drugą istotną zmianą jest ograniczenie kręgu spadkobierców. Nie wszyscy stępni, czyli nie cała linia w dół od dziadków osoby zmarłej będzie dziedziczyła, a jedynie do dzieci, dziadków i wnuków dziadków. Dla mnie to jest świetna inicjatywa. Jest taki gąszcz informacji i czasami jesteśmy wprowadzani w błąd przez różne instytucje, pewnie niecelowo, bo nie we wszystkim się znamy. Dlatego takie rozwiązania uważam, że są rewelacyjne. Ja skorzystam z przyjemnością.